każda subskrypcja na tym kanale to jest 10 groszy na cele charytatywne. Najważniejsze, czy nie capi. I zobaczcie ile tego. Data ważności styczeń 23. Siemanku. Nastała wielkopomna chwila. Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Witam was w powiększonym składzie. Jak widzicie, za mną stoi sobie tir z Mikołajem w środku, który sobie śpi. I na pewno na jednym z kolejnych filmów tutaj chciałbym wam przedstawić naszego syna, więc szykują się małe zmiany, a nawet no na razie małe, 7-kilogramowe zmiany, które będą rosnąć. Rosnąć w siłę, miłość i zaangażowanie. Zaangażowanie do życia. Witam was po krótkiej przerwie, w związku z tym, że młody człowiek tutaj nam się narodził. I uczymy się jego obsługi i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, tutaj czasu wiele trzeba na takie rzeczy, więc mam nadzieję, że jesteście wyrozumiali. Ale teraz z częstszą lub rzadszą częstotliwością wracamy na kanał. Wracamy od filmu, w którym chciałbym zakończyć temat taki, który się ciągnie. Ciągnie się tutaj za nami już od dłuższego czasu, a mianowicie frontowego okna do przyczepy. Kto widział, ten wie, kto nie widział, ten odsyłany zostaje tutaj przeze mnie do serii filmów o zepsutym oknie, klejeniu tych okien i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam serdecznie, nadróbcie sobie temat, jeżeli nie oglądaliście tego jeszcze. A dzisiaj to nowe okno chciałbym sobie do tej przyczepy zainstalować. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jeszcze muszę sprawdzić, czy mój klej, uszczelniacz butylowy, tak naprawdę, uszczelniacz klejący butylowy nadaje się do użycia, bo bez tego ani rusz. I z tego miejsca tutaj z przyczepą jeszcze zapakowaną w pokrowiec za moimi plecami chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, ponieważ przebiliśmy próg 1000 subskrypcji i bardzo, bardzo wam jestem wdzięczny za to. I chciałbym tutaj poinformować was, że jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie, wciśnijcie ten przycisk taki pod filmem, jeśli oglądacie to na telefonie, komputerze. Jeżeli oglądacie na telewizorze, jest również taka opcja, trzeba zatrzymać, wejść na kanał, posubskrybować. I dzięki temu każda jedna subskrypcja, dzięki wam i moim tutaj chęciom pomocowym. Każda subskrypcja na tym kanale to jest 10 groszy na cele charytatywne. Raz w roku będę takie rozliczenie tutaj przedstawiał. W tym roku już tych subskrypcji kilka wpadło, więc może to są niewielkie pieniążki, ale grosz do grosza i małymi siłami robi się, małymi krokami bardzo duże rzeczy, więc mam nadzieję, że to was trochę zachęci, więc każda subskrypcja to jest 10 groszy na cele charytatywne. I tak, słuchajcie, mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień, idealny do tego, żeby rozpocząć te prace działkowe, prace przy przyczepie, rozpoczęcie sezonu. Jak oglądacie ten film, to już mamy wiosnę, ponieważ w sumie dzisiaj jest ostatnia sobota zimy, także możecie sobie policzyć, jaki dzisiaj dzień mamy. Tak to wygląda. Ja biorę się tutaj za robotę i mam nadzieję, że przejdziecie ją sprawnie razem ze mną. Wejdźmy sobie do naszego przybytku. Ops. I tutaj na dzień dobry muszę wam powiedzieć, że trochę się z wami stęskniłem, a wy za nami? Dajcie znać w komentarzu. Pierwsze wejście. Sezon 2023. Najważniejsze, czy nie capi? Nie capi, jest elegancko. Trochę tutaj mamy burdel, nieporządek. Jak zwał, tak zwał, ale tutaj tak to wszystko pozostawiałem. Najważniejsze, że tutaj woda się nigdzie nie dostała. I teraz trzeba to okno tutaj wprawić. Przejdźmy się. Wszystko gra. Nic nie śmierdzi, żadnych zacieków nie ma. Tarantule żadne nie wychodzą. Trochę syfu jest, ale o, tutaj jest żyjątko. Ale o, tutaj pająk ten taki z długimi nogami, ale on chyba już nie żyje. No nic, o, zobaczcie sobie, jak wilgoć się zebrała w tym ustrojstwie, pochłaniaczu wilgoci.
wody trochę się zebrało, cała tabletka się rozpuściła. W międzyczasie powinno się drugą tabletkę tutaj dorzucić i tą wodę wylać, ale ja takiej tabletki nie miałem i w sumie zapomniałem o tym trochę. Najważniejsze, że nie czuć żadnego smrodku wilgoci, więc nie ma co się przejmować. Teraz to, co jest dla mnie najbardziej istotne, to muszę podłączyć przyczepę do prądu, żeby można było zagrzać w razie jak się mały obudzi, żeby było cieplutko, chociaż w słoneczku dzisiaj fajnie jest, naprawdę przyjemnie, ale ten prąd tutaj może nam się przydać, więc sobie podłączę przyczepę do prądu i co? I ten uszczelniacz muszę sprawdzić, zweryfikować jego użyteczność, bo jeżeli on się nie nadaje, no to dzisiaj zrobię wszystko poza zaklejeniem, uszczelnieniem tego. Tak, uszczelniacz mam tutaj w tym schowku razem z pistoletem. Jest i on. Jest i pistolet. Mam nadzieję, że to się jeszcze nada. Jeżeli nie, to będę musiał sobie kupić. Chociaż już widzę, że tutaj jest data ważności styczeń 23. No niestety, nie uda się tego w tym odcinku, na tym filmie zrobić tak na tip-top, na 100%, ale co najważniejsze, zrobię dzisiaj, tak? Czyli zdejmę tą listwę z tymi oknami, wyczyszczę na nowo, żeby później można było to sobie uszczelnić. No i co? Co chyba tutaj jest najistotniejsze, przymierzę to nowe okno, duże, całe, piękne, fantastyczne okno z carbon plastu. Serdeczne podziękowania tutaj dla firmy Carbon Plus za wykonanie no, wypasionego okna. Mam nadzieję, że go nie zniszczę podczas tego montażu. I co? I tak mi się wydaje. A tutaj sobie akurat muszę. A, włączone mam bezpieczniki, żeby prąd puścić na działkę. W skrzynce w drodze. Musiałem to zweryfikować. Bledka, wracaj na podwórko. Wracaj, mówię. Wracaj do zagrody. Już. Tyk. I tak. Wyczyszczę, przymierzę, założę, sprawdzimy, czy to okno działa. Jeżeli działa, to robota będzie w 90% wykonana. Najważniejsze jest to, żeby to okno tutaj założyć, żeby już nie było tej dziury, a później ja to sobie uszczelnię. Tak jak zrobiłem we wcześniejszym przypadku, kiedy po prostu myślałem, że to okno znajdę, a mi się go znaleźć nie udało, używanego oczywiście. I czekałem z tym uszczelnieniem, czekałem, chociaż okna były założone i nawet jeden wyjazd zrobiliśmy taki nad rzekę z niezaklejonym tym tematem. Ale niech ja włączę tutaj trochę prądu. Korzystając z możliwości okazji, mam nadzieję, że maluszek będzie nam spał, to my tutaj zmontujemy to tak w 90%. Wiem, że się powtarzam, ale zakręcony jestem. Jak puściłem prąd, to woda leci ze studni. Ja pierdykam. Ale ruda. No ale spoko, widać, że działa. To najważniejsze, nic się nie zepsuło, nie zastała się pompa. Poszła od razu pełną parą. Także ekstra. Teraz podłączę sobie przyczepę i działam. A rozwiązanie mamy takie, że ostatnio jesienią sobie przyłączyliśmy prąd do domku narzędziowego i tutaj mam gniazdko, dzięki któremu mamy elegancko blisko do przyczepy, żeby sobie ten prąd wpiąć, bo wcześniej rozwijaliśmy przedłużacz tak po całej długości od przyczepy aż do skrzynki samej. Teraz już tak nie musimy. I tak, teraz zdemontuję sobie moje zabezpieczenie zimowe. Idę po nóż. Siemanko. Dobra, zabezpieczenie
całe szczęście było w porze. Nic nie zgniło. No i trzeba się tej dziury pozbyć teraz. Od pana z Carbon Plastu, który zbudował nasze okno, dowiedziałem się, że niepotrzebnie prawdopodobnie odklejałem tą całą listwę, zrywałem ją i tak dalej, bo go to dość mocno zaskoczyło, że te okna można wyjąć z tej listwy zawiasowej w taki sposób, wyciągając je tak maksymalnie do góry. Ja na tym małym okienku teraz spróbuję tego dokonać. Zobaczymy, czy pan z Carbon Plastu miał rację. Grząsko. No niestety, szefie, myliłeś się. To nie przejdzie. Trzeba odkręcić i wysunąć. To nie w naszej przyczepie takie jaja. Zuzanna też ma prace porządkowe w międzyczasie. Łopatuje. Zuza łopatuje, bo kret nas rozdupcył nam działkę. Rozgrabnie. Zobaczcie, co za gryzoń, nie? Całą działkę mamy taką. Kreci, a myśmy u ciebie w Czechach byli, w Pradze. A ty co? Też nas odwiedziłeś? No i teraz mam jeszcze większą dziurę, której muszę się pozbyć. A teraz chciałem wam pokazać, że czeka mnie powtórka z rozrywki. W temacie usunięcia tego starego uszczelniacza kleju. No fajnie on trzymał. Ale niestety trzeba się go pozbyć i zakleić to na świeżo. Także taka robota mnie czeka. A jeszcze jedna rzecz, taka, o której chciałem się wam przyznać. Wcześniej już, jak tutaj sobie zaklejałem folią to okno przy zabezpieczaniu na zimę, ułamałem jeden z siłowników do tego małego okienka. No i będę musiał sobie taki również wymienić w międzyczasie. O, tutaj powinno być i nie ma. I tak, użyjemy sobie tapeciaka do ściągania tego kleju. Benzyny, szmaty, wyczyszczę listwę. I zamontuję cudo, które znajduje się tutaj. Zaraz wam pokażę to okienko, jak wygląda, ale najpierw zajmę się tym czyszczeniem. Póki mały śpi, to trzeba brudną robotę wykonać. Dostałem cukierka od żony. Cielanko. Etap numer jeden zakończony. Tutaj zobaczcie, ile tego dziadostwa zerwałem. Muszę przyznać, że dużo trudniej schodzi ten nowy uszczelniacz niż ten, który był poprzednim razem. Wyczyściłem sobie miejscóweczkę po listwie. Zobaczcie sobie z bliska, żeby nie było. Zobaczcie z bliska, że was nie oszukuję. I teraz zobaczcie sobie tą listwę jeszcze przed czyszczeniem, jak wygląda. Ostatnio wyglądała jak kupa i walczyłem z tym wiele godzin. A teraz większość tego kleju uszczelniacza została na przyczepie i trochę dłużej walczyłem na przyczepie, ale będę miał tutaj elegancką robotę z listwą. No jest praktycznie czyściutka, także biorę szmatę i lecę z koksem. Trochę benzyny. I ram pam pam. I tak to właśnie wygląda. Także słuchajcie, kochani. Nowy rok, nowy sezon na zdrowym zoncie. Już niedługo pierwszy wyjazd. Pierwszy wyjazd, nie wiem czy z przyczepą, pierwszy wyjazd z niemowlakiem. Z 3-miesięcznym dzieckiem za 3 tygodnie wybieramy się na wyjazd wielkanocny, bo z Zuzanną już od wielu lat praktykujemy
coroczny wyjazd wielkanocny. Jest to taka nasza tradycja rodzinna, że tak powiem. Teraz już jesteśmy całą rodziną, mały bobasek, żona, mąż, pies, w ogóle zaraz może dom, na pewno dom na kołach. Także całą rodziną sobie taką tradycję kultywujemy i wyjeżdżamy. A gdzie? No to śledźcie kanał, subskrybujcie, tak jak mówiłem, 10 groszy z każdego suba na cele charytatywne, aby nie przegapić tutaj żadnego filmu. Kilka teraz takich porządkowo remontowych na pewno filmów się pokaże, bo wracam do Was, teraz trochę czasu będę chciał zorganizować wiosna, słoneczko, ciepełko, coś za czym ja bardzo, bardzo tęskniłem, więc życie nadciąga. I brudna robota też jest. Pięknie, lepiej niż było. Nówka sztuka to nie jest, ale zawsze coś. I teraz tak, ten klej, tak jak wspominałem, no niestety jego data ważności jest do stycznia 23, czyli 2 miesiące temu się przyterminował. Jest to jednak no, ważna rzecz, uszczelniacz pod listwę do przedniej szyby w przyczepie, więc ja sobie to uszczelnię następnym razem. Dzisiaj zamontujemy z Zuzanną tą listwę, wsuniemy okna, przymierzymy to nowe z karbon plastu i zobaczymy, czy to wszystko siedzi na swoim miejscu. Czas na okno, słuchajcie. Bach, mamy to. Piękne, fantastyczne okno. W takim kartoniku miałem spakowane osobno klamki, które będzie trzeba tutaj zainstalować. I takie wsporniki, żeby się nie połamały. Także panowie z karbon plastu naprawdę postarali się, żeby tutaj dotarło to w całości. Motyl, oznaka wiosny. Ekstra. To będę musiał sobie wsunąć. Wszystko na swoje miejsce. I sprawdźmy, czy działa. Nastała wielkopomna chwila, jak to mówił Kargul albo Pawlak. Pasuje, jest zajebiste. Ładniejsze niż te stare. Wiadomo, trochę brudne, przykurzone. Good job. Good job, Carbon Plast. Good job, Hubert, Zuzanna. Good job. Ale się cieszę. Zajebiste jest. Dobra, mistrzu, dobra, zakładamy. To małe tu. No. Tego, a tego dzingla... Dzingla trzeba wsunąć. Film zakończymy sobie w przyczepie. Ja zamontuję te siłowniki. Jeden z takich muszę kupić do okienka, w którym go wyłamałem, tak jak pokazywałem Wam wcześniej. Jestem mega, mega, mega zadowolony z tej roboty. Okienko, no piękne, pierwsza klasa, wpasowane idealnie, no w końcu robione wymiar na wzór starego okna. Do filmu na ten temat odsyłam Was tutaj. Kliknijcie sobie albo zaglądnijcie na kanał Zdrowy Ząd i znajdźcie, odnajdźcie taki film, żeby nadrobić temat. I tak, ja montuję to, dziękuję za to, że byliście na tym filmie. Kolejny również tutaj z urzędowania w przyczepie na pewno, a już niebawem pierwszy wyjazd, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, dajcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobało i co, do następnego, hej!